W Rybnie odbył się kolejny turniej piłki nożnej. Tym razem rywalizowali ze sobą panowie w wieku 35+. Spektakularne zwycięstwo należy do drużyny z Klonowa. Dziś w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbył się trzeci turniej piłki nożnej Old Boys 35+. Graliśmy dzisiaj o Puchar Wójta Gminy Rybno. W turnieju udział wzięło aż 9 drużyn, w tym dwie drużyny z gminy Rybno, Sołectwo Dębień oraz Stara Gwardia z Rybna. Gościliśmy także drużyny z Działdowa, z Lubawy, z Brodnicy, z gminy Brzozie oraz z Lizbarka Petardę Klonowo. Najpierw rozegraliśmy systemem każdy z każdym mecze w grupach. W grupie A znalazło się 5 drużyn, w grupie B 4 drużyny. Najlepsze dwie drużyny z każdej grupy weszły do wielkich finałów. Turniej zwyciężyła drużyna z gminy Lizbark, Petarda Klonowo. Drugie miejsce zajął lider Złotowo. Trzecie miejsce zajęła drużyna Old Boys Lubawa, a czwarte BS Yoga Bonito z Brodnicy. Najlepszym strzelcem dzisiejszego turnieju został Łukasz Mosakowski z Brodnicy, najlepszym zawodnikiem Dawid Mederski z Lubawy, a najlepszym bramkarzem Kamil Wiśniewski z drużyny Petardo Klonowo. Warto tutaj zaznaczyć, że ten zawodnik obronił aż w tym turnieju 3 rzuty karne i dzięki niemu tak naprawdę drużyna Petardo Klonowo zagrała w wielkim finale, a następnie później go wygrała. Organizatorem turnieju była oczywiście grupa W Rękach Młodych, która na terenie naszej gminy działa bardzo prężnie. Pomagali nam także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, gmina Rybno, Stowarzyszenie Żabianka oraz pani Maria Kozłowska z Truszczyn, która ugotowała na turniej pyszną zupę. Już taka cykliczna impreza, dzięki Sylwestrowi Kasprowiczowi organizowana, dzięki grupie W Rękach Młodych. I to jest dowód na to, jak organizacje pozarządowe dobrze funkcjonują w naszej gminie, starają się działać na różnej niwie. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w tym turnieju. Obłożenie pełne, emocje ogromne. Oby jak najwięcej takich turniejów i żebyśmy nie przestawali w aktywizowaniu społeczeństwa w sensie sportowym. I nie tylko. Petarda Klonowo zwyciężyła ten turniej, wygrywając w finale 1-0. Przez cały mecz wynik był remisowy 0-0. Jednakże 3 sekundy przed końcem tego spotkania pięknym trafieniem popisał się Marcin Marchelek, który trafił do bramki, zdobył zwycięskiego gola i tym samym Petarda Klonowo została mistrzem trzeciego turnieju o Puchar Wójta Gminy Rybno. Wkrótce kolejne turnieje, o których będziemy informować na bieżąco.